Trzecią zrzutkę, która jest następne pół godziny od tej drugiej. Nie wiem, zadzwonię do gościa, czy mu strasznie zależy na tym dzisiaj, czy jutro z rana, bo chętnie bym naprawdę zrzucił tą drugą zrzutkę i stanął gdzieś, poszukał jeszcze jakiegoś sklepu, jakiegoś Lidla czy Biedronki. Bo czuję się już zjebany trochę, no jest 18. Ja jestem od 6.30 praktycznie za kółkiem. Niby nie jest daleko, no pół godziny. Rozładunek tej trzeciej zrzutki zajmie 2 minuty dosłownie. Napisałem do spedycji, czy to koniecznie musi być dzisiaj, czy może to być jutro, zobaczymy co odpiszą. No i też muszę zadzwonić do tego klienta, się dogadać, bo może być tak, że na przykład jutro z rana jemu nie będzie pasować, tylko dzisiaj. No zaraz zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ale naprawdę chętnie bym już stanął, bo jestem już zmęczony. Lecimy na rozładunek tej ostatniej zrzutki. Pół godziny drogi. A potem mamy o 9 załadunek w Pile. I ładujemy 4 Biedronki. 4 centra dystrybucji: Ruda Śląska, Sosnowiec, Modlnica i Wojnicz. Czyli teoretycznie wracam dzisiaj w okolicy domu, można powiedzieć. Bo ja mieszkam od Wojnicza może 15 km. Szykuje się długi dzień, tak mi się wydaje. Jeżeli te wszystkie Biedronki dzisiaj będą do zrzutki, to szykuje się długi dzień. Biedronki są czynne 24 na dobę, więc nie ma jakiegoś limitu czasowego, jeżeli chodzi o zrzutkę. Natomiast samej jazdy jest no praktycznie 600 km plus na Biedronkach dosyć schodzi. To nie jest tak, że podjeżdżacie 5 minut i wyjeżdżacie, tylko tam trafi zejść godzinę. 7.30 mam być na rozładunku, tam całość zajmie 5 minut, a na 9 mam się podstawić pod tą firmę w Pile, więc myślę, że w międzyczasie będę miał jakąś godzinkę czasu i będę chciał ogarnąć jakiś sklep. Biedronka, Lidl, to mnie interesuje.
10:10, ja dalej czekam. Czyli już od momentu podjazdu 1,5 godziny minęło. No ciekawe, ile to jeszcze potrwa. Bo dzisiaj trochę jazdy będzie. Oczywiście byłem się już upomnieć, tak z 0,5 godziny temu. No ale wiadomo, odesłali mnie do samochodu i kazali czekać, będą dzwonić. Także jestem ciekaw, o której ja stąd wyjadę. No, bo mam do zrobienia jeszcze dzisiaj jakieś 600 km. 4 zrzutki, gdzie każdą zrzutkę liczę mniej więcej jako godzinę czasu, więc nie wiem w ogóle jaki jest plan na dzisiaj, czy ja mam to wszystko dzisiaj zrzucić, czy nie, czy coś tam zostanie na jutro. Zobaczymy. Także póki co czekamy. Oj, wyjeżdżamy już z Piły. Dwie godziny czasu zeszło od momentu przyjazdu do momentu wyjazdu. 8:45, 10:45. Wyjeżdżamy z 4 paletami, tak jak wcześniej mówiłem. Ruda Śląska, Sosnowiec, Modlnica i Wojnicz. Także zobaczymy, czy wszystko dzisiaj zrobimy, czy nie. Jeżeli wszystko, to o której skończymy, bo to będzie naprawdę późno. No i co, na pierwszą zrzutkę mamy 464 km. Pokazuje 16, że tam będziemy. Realnie raczej 17, jak nie po 17. Pierwsza zrzutka dopiero. Jeżeli uda się być w domu na 22, to myślę, że będzie dobrze. Z Wojnicza lecimy do domu we wtorek. No, ciekawie, jeszcze tak nie było. W Biedronce cała akcja trwa może 15-20 minut. No. Naprawdę jestem zaskoczony pozytywnie. Tylko trzeba powiedzieć, że to jest towar bez kolejki, który wjeżdża bez kolejki, bez awizacji. I wtedy jest inna gadka w ogóle z nimi. Także ja teraz lecę z Rudy Śląskiej do Sosnowca, do następnej Biedronki 0,5 godziny drogi. Potem do Krakowa będzie godzinę. Krakowa do Wojnicza też gdzieś tak godzina jazdy. Kurde, może będę w ogóle w domu wcześniej niż zakładałem. Zobaczymy. Nie ma co zapeszać, na razie idzie dobrze.
Słuchajcie, zaraz będzie ciemno, więc pewnie w ogóle nie będzie mnie widać. Sosnowiec zrzucony. Godzina 18.40, teraz mamy 50 minut do Modlnicy pod Kraków. 19.30 tam będziemy, mam nadzieję, że tam szybko pójdzie, no i zostanie Wojnicz. Więc przy dobrych wiatrach na 22 będę w domu. Postaram się coś jeszcze nagrać później, ale ogólnie to nie wiem jak to będzie, bo po prostu ten aparat sobie średnio radzi w kiepskich warunkach oświetleniowych, a już robi się szarówka dosyć mocna. Także wyjeżdżamy z Sosnowca i lecimy do Modlnicy.